Tydzień temu mówiliśmy o różnych odkryciach archeologicznych, które potwierdzają historyczność przekazów biblijnych i być może za tydzień powiemy sobie o różnych nowych odkryciach związanych z rękopisami biblijnymi, z rękopisami Starego i Nowego Testamentu i jak te różne odkrycia potwierdzają też to, co jest to, co mamy i że możemy wierzyć właśnie tym słowom. Także serdecznie zapraszam też za tydzień. A dzisiaj idziemy dalej tym tropem Ewangelii Jana, 12 rozdziału, od 34 wersetu. I czytamy tam takie słowa. Wtedy z tłumu padło pytanie. Ze słuchania prawa wiemy, że Chrystus jest wieczny. Na jakiej więc podstawie twierdzisz, że Syn Człowieczy musi być podniesiony? Kim jest ten Syn Człowieczy? Jezus powiedział, jeszcze przez krótki czas jest wśród was światło. Chodźcie, dopóki je macie, aby nie zawładnęła wami ciemność, bo kto chodzi w ciemności, nie wie dokąd idzie. Dopóki macie światło, wierzcie w światło, abyście się stali synami światła. Zauważcie, dopóki macie światło, wierzcie w światło, abyście się stali synami światła. Po tych słowach Jezus odszedł i ukrył się przed nimi. I chociaż na ich oczach dokonywał tak wielu znaków, nie wierzyli w Niego. Czasem możemy się zastanawiać, gdyby ktoś tu pokazał jakiś cud, od razu bym uwierzył. Jezus pokazywał mnóstwo różnych znaków, ale nie wierzyli w Niego. Tak, że wypełniło się słowo wypowiedziane przez proroka Izajasza. Panie, kto uwierzy naszej wieści i komu objawione ramię Pana? Nie zdołali uwierzyć dlatego, że znów jest, jak stwierdził Izajasz, zaślepił ich oczy i znieczulił ich serce, aby nie widzieli oczami i nie rozumieli sercem i nie zwrócili się, aby ich uleczył. Izajasz powiedział tak dlatego, że zobaczył jego chwałę i mówił o nim. I czytając ten ostatni fragment, możemy mieć takie poczucie niesprawiedliwości. No, jak to jest, że Bóg zaślepił ich oczy, znieczulił ich serca i później pretensja do kogo, że nie widzieli? Do kogo, że ich serce nie rozpoznało? I też nie widzieli oczami, nie rozumieli sercem i nie zwrócili się, aby ich uleczył. Możemy powiedzieć, no ten cytat pokazuje, że Bóg jest niesprawiedliwy. Dlaczego tak uczynił? Ale znowu, tak jak często widzimy w Nowym Testamencie, ci ludzie z Nowego Testamentu zauważają, czy znają kontekst. Znają kontekst szerszy tego fragmentu i chciałbym, żebyśmy zobaczyli ten kontekst. Co w Izajasza i co w Starym Testamencie widzimy odnośnie tego fragmentu zaślepienia osób czy znieczulenia serc. W Izajasza w 6 rozdziale czytamy, w roku śmierci Uzjasza zobaczył Pana. Siedział on na tronie, wysokim i podniesionym, a brzeg jego szaty wypełniał świątynię. Wokół niego stały serafy. Serafy, rodzaj aniołów, bytów niebiańskich. Też kiedyś sobie powiemy, czym różnią się serafy od cherubimów, na czym to wszystko polega. Każdy z nich miał 6 skrzydeł. Dwoma zakrywał swoją twarz, dwoma okrywał nogi, a na 2 latał. I wołali do siebie nawzajem, święty, święty, święty jest Pan zastępów. Cała ziemia jest pełna Jego chwały. Na ten potężny głos zatrzęsły się progi w posadach, a przybytek napełnił się dymem. Powiedziałem, biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg, a moje oczy widziały Króla, Pana zastępów. W
Wtedy przyleciał do mnie jeden z serafów. W ręku trzymał rozżarzony węgielek, którym szczypcami wziął z ołtarza. Dotknął nim moich ust i powiedział: oto dotknęło to twoich warg. Usunięta jest twoja wina, twój grzech został zakryty. Wówczas usłyszałem głos Pana. Pytał: kogo poślę? Kto tam pójdzie? Odpowiedziałem: oto jestem, poślij mnie. A on polecił: idź i mów do tego ludu: słuchajcie uważnie, lecz nie rozumiejcie, i patrzcie uważnie, lecz nie poznawajcie. Znieczul serce tego ludu, przytęp mu słuch i odbierz mu wzrok, by nie widział oczami i nie słyszał uszami, i nie zrozumiał sercem, i nie zawrócił, i nie ozdrowiał. Gdy zapytałem: do kiedy, Panie? On odpowiedział: dopóki nie opustoszą miasta pozbawione mieszkańców i domy pozbawione ludzi, dopóki kraj nie stanie się pustkowiem. Pan usunie ludzi daleko, wielką pustką zionąć będzie z tej ziemi. A choć zostałyby w niej 1/10, to i ona znów ulegnie zniszczeniu, jak terebint lub dąb, z którego przy ścięciu zostaje tylko pień. Jego pień jest świętym nasieniem. O co tu chodzi? Znowu mamy, że Bóg posyła, ale właśnie ten fragment o zaślepianiu oczu, sprawianiu, że ludzie nie słyszą, że serca nie rozumieją. Kiedy mowa w Starym Testamencie jest o duchowej percepcji, o odczuwaniu różnych rzeczy, to i że to nie działa, to ma to związek z bałwochwalstwem. Chodzi o ten grzech. I zobaczcie w Izajasza w 42 rozdziale od 17. Odwrócą się tyłem, okryją się wstydem ci, którzy ufają bóstwu, ci, którzy mówią do odlewu: wy jesteście naszymi bogami. Słuchajcie, wy głusi, a wy ślepi, przejrzyjcie, aby widzieć. Kto jest ślepy, jeśli nie mój sługa, i głuchy, jeśli nie mój posłaniec, którego posyłam? Kto jest ślepy, jak mnie poświęcony, i ślepy, jak sługa Jahwe? Widziałeś wiele, lecz na to nie zważałeś. Otwarte ma uszy, ale nie słucha. I w 43 i 8 wersecie: wyprowadź lud ślepy, choć ma oczy, i głuchy, chociaż mają uszy. W tym wszystkim o co chodzi? Chodzi o to, że ludzie stają się tym, co uwielbiają. Stajemy się tacy i stajemy się tym, co uwielbiamy. Dlatego w Psalmie 115, 4-8 rozdziału, i to jest to samo, co w Psalmie 135, 15-18, jest tak. Dlaczego mają mówić narody, gdzie jest ich Bóg? Nasz Bóg jest w niebie i czyni to, czego pragnie. Ich bożyszcza to srebro i złoto, zwykłe dzieła ludzkich rąk. Mają usta, lecz nie mówią. Mają oczy, lecz nie widzą. Mają uszy, lecz nie słyszą. Mają nosy, lecz nie wąchają. Mają ręce, lecz nie dotykają. Mają nogi, lecz nie chodzą. Z ich krtani nie wydobywa się nawet najmniejszy dźwięk. Upodobniają się do nich ich twórcy i wszyscy, którzy im ufają. Bóg pozwala, żebyśmy stawali się tym, co, czy tacy, jak to, co uwielbiamy. Bóg pozwala na to, żebyśmy właśnie stawali się tym, co uwielbiamy. Nie wiem, czy zauważyliście, czasem jest taki fenomen, że ludzie ubierają się podobnie jak ktoś tam, jak idol, i upodobniają się do tego idola. Kiedyś, jak byłem młody, chodzono w traperkach, czarne spodnie, podwinięte, i wiadomo było, że dana osoba słucha danego rodzaju muzyki. I właściwie kopie tych ludzi chodziły po ulicy. Tak? Także stajemy się tym, co uwielbiamy, albo stajemy się tacy.
jak uwielbiamy. I Bóg w 6 rozdziale Księgi Izajasza każe Izraelitów za ich bałwochwalstwo, pozwalając im, aby oni upodobniali się właśnie do tych swoich grzechów, do tego, co uwielbiają. I właśnie podobnie czytamy w psalmie, czasem też ich grzechem Izraelitów było, że zaczęli uwielbiać różne bałwany, a później zaczęli myśleć o Bogu Jahwe jako jednym z takich bogów i nadawali mu te cechy. Posłuchajcie fragmentu z psalmu 94. Jest powiedziane, że ludzie niszczą wdowy, uchodźców, mordują sieroty. I od 7 wersetu. I drwią przy tym, że Pan tego nie zobaczy. Oni myślą, Bóg? Bóg nie widzi. Przecież ten posążek, On nie widzi. To kiedyś tu wspominałem, że czasem jest tak, że jest obraz jakiegoś świętego, czy Jezusa, czy coś. I ludzie co robią? Odwracają ten obraz, jak wiedzą, że będą popełniać grzech, żeby ten święty, żeby Jezus, czy ktokolwiek nie widział. Właśnie w ten sposób pojmują, że Bóg jest taki. I też być może kiedyś tu wspominałem o czymś takim, jak jechałem kiedyś pociągiem z Przemyśla czy z Lublina do Szczecina i tylko były wolne miejsca w jednym przedziale, gdzie akurat byli ludzie zza Urala z ponadlitrową wódką, tak, butelką, no ale tyle godzin nie chciałem stać. I właśnie wsiadłem do nich, zaczęliśmy rozmawiać i wyszło, że to są muzułmanie. Ja mówię, no ale wy możecie pić alkohol? Oni, Bóg, Allah został za Uralem, w Polsce jest inny Bóg, Allah nie widzi. Tak? Także, no dobrze, też tak można właśnie. Zobaczcie, ludzie upodabniają się i do tego, co wielbią i czasem właśnie te obrazy tego bóstwa przechodzą na Boga. I tu właśnie Izraelici, zobaczcie, zaczęli mówić, drwią przy tym, że Pan tego nie zobaczy, że Bóg Jakuba nie zwróci uwagi. Zrozumcie to bezmyślni wśród ludu, głupcy, kiedyż wy zmądrzejecie? Czy ten, który stworzył ucho, nie jest w stanie słyszeć? Czy ten, który uformował oko, nie potrafi zobaczyć? Czy ten, który karci narody, nie umie upomnieć? On, który ludziom udziela poznania? Pan zna myśli człowieka. A więc nasz Bóg nie jest Bogiem, który nie widzi, dla którego chmury przysłaniają i wtedy można coś robić. Jeżeli chce się zgrzeszyć, można zgrzeszyć w ciemności, bo Bóg potrzebuje światła. Nie, On jest twórcą wszystkiego. On wszystko dokładnie widzi. Pamiętajcie, upodabniamy się do tego, co uwielbiamy. I to prowadzi albo do klęski, albo do szczęścia. Ciekawym właśnie motywem tego, że upodabniamy się do tego, co uwielbiamy, jest ironia, jaką wprowadził autor odnośnie Izabel, królowej w Księdze Królewskiej. W dużym skrócie jej imię jest tak lekko zmienione, żeby przypominało słowo, gdzie jest gnój. I później jej historia, nie będę już tu przytaczał, ale sprawia, że człowiek widzi, że ona staje się jak gnój, jej krew staje się jak mocz. Wszystko to w księgach królewskich. W Nowym Testamencie czytamy w liście do Rzymian w 1 rozdziale inne słowa, które pokazują tą samą rzecz, że jeżeli jesteśmy nieposłuszni, czy jeżeli oddajemy się czemuś innemu, Bóg pozwala nam stać się tym czymś. W Rzymian 1:20 i dalej czytamy, Jego niewidzialna istota to jest wieczna moc i boskość od stworzenia świata przemawia w Jego dziełach.
wyraźnych przecież i widocznych, także nie mają wymówki. Poznali zatem Boga. Nie oddawali Mu jednak należnej czci. Nie okazali Mu też wdzięczności jako Bogu. Mnożąc wątpliwości, stali się w końcu niezdolni do poprawnego myślenia. Na bezmyślność ich serc nałożyło się ponadto zaślepienie. A więc zobaczcie, powoli stają się tym, co uwielbiają. Podając się za mądrych, są właściwie głupi. Zastąpili przy tym chwałę nieśmiertelnego Boga podobizną śmiertelnego człowieka, wyobrażeniem ptaków, ssaków i płazów. A więc zobaczcie, na piedestale, na tym, co chcieli uwielbiać, postawili stworzenie, a stwórcę odsunęli. I co z tego wynikło? Dlatego Bóg wydał ich na pastwę rządz ich własnych serc. Dalecy od czystości, bezczeszczą zatem swoje ciała między sobą. Ci właśnie, którzy Bożą prawdę zmienili w fałsz i z nabożną czcią służą stworzeniu zamiast Stwórcy, godnemu chwały na wieki. Amen. Dlatego właśnie Bóg wydał ich na pohańbienie. Ich kobiety zamieniły potrzeby naturalne na nienaturalne. Podobnie mężczyźni porzucili naturalny pociąg do kobiet i oddali się współżyciu między sobą. Mężczyźni z mężczyznami, dopuszczając się bez wstydu, i ściągają na siebie samych zapłatę godną ich zboczenia. Poszanowanie Boga przestało być dla nich ważne, dlatego również Bóg wydał ich na pastwę rozumu, niezdolnego do trafnych oceń, czynią więc to, co nieprzyzwoite. Zatem zaślepienie, zatem brak możliwości słyszenia, rozumowego wyciągania wniosków jest ze względu na to, że człowiek postanowił oddalić Boga, a wziąć i uwielbiać stworzenie. Jak wrócić z tego właśnie, z tej drogi? List znowu do Rzymian, 12 rozdział, mówi tak. Zachęcam was zatem, bracia, ze względu na miłosierdzie Boże, abyście stawili swoje ciało jako ofiarę żywą, miłą Bogu, jako wyraz waszej duchowej służby. Przestańcie też podporządkowywać się wzorcom tego wieku, lecz dajcie się przeobrazić w odnowie umysłu, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, przyjemne i doskonałe. Stajemy się podobni do tego, co uwielbiamy. Czy wystarczy z Tobą spędzić kilka dni, aby poznać, czy uwielbiasz pieniądze? Być może całe Twoje życie obraca się wokół pieniędzy i właśnie wystarczy spędzić z Tobą te kilka chwil, aby to zobaczyć. Wystarczy z Tobą spędzić kilka dni, żeby zobaczyć, czy być może uwielbiasz pornografię. Bo ludzie później stają się tym, co uwielbiają. Uprzedmiotowiają na przykład kobiety albo drugą osobę i tak dalej. Wystarczy spędzić z Tobą kilka dni, żeby zobaczyć, czy uwielbiasz siebie samego. Pytanie, czy wystarczy z Tobą spędzić kilka dni, żeby zobaczyć w Tobie Chrystusa. Bo pamiętajcie, stajemy się tacy jak to, co uwielbiamy. Właśnie dlatego w Ewangelii Jana w 12 rozdziale czytamy to, co na samym początku Jezus powiedział: jeszcze przez krótki czas jest wśród was światło. Chodźcie, dopóki je macie, aby nie zawładnęła wami ciemność, bo kto chodzi w ciemności, nie wie, dokąd idzie. A więc chodzenie w ciemności sprawia, że zawłada nami ciemność. Ale alternatywą jest
Dopóki macie światło, wierzcie w światło, abyście się stali synami światła. Zatem jeżeli będziemy uwielbiali Boga, będziemy stawali się jak On, Jego cechy, jeżeli właśnie będziemy wierzyć w światło, będziemy stawali się synami światła. Ludzie będą widzieć w nas to światło. Dlaczego? Ponieważ stajemy się tym, co uwielbiamy. Dlatego zadaj sobie pytanie, kim się stajesz? I co mogą powiedzieć o tobie najbliższe osoby, obserwując ciebie? Czy widzą w tobie obraz Chrystusa? Czy obraz czegoś innego? Ponieważ stajemy się tym, co uwielbiamy. Amen.